Witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w 182 filmiku o gitarach, który jest poświęcony takiemu tutaj Telecasterowi. Przepiękna gitara. Jest to gitara firmy Antoria. Antoria są to gitary produkowane w tej samej fabryce i właściwie przez tą samą firmę co Ibanez, wypuszczane na rynek angielski pod tą nazwą Antoria z lat 70. Ta gitara jest 1975 roku, ma 40 lat, jest starsza ode mnie nawet. Troszeczkę jest taka tutaj, jak widzicie, nie ma tam jednej śrubki. Z tego co mi się wydaje, to tutaj są zamienione, ale nie jestem pewien, ale są chyba zamienione te śruby trzymające mostek. Ma zmieniony pick-up na niemiecki pick-up Shadow, na humbuckera, więc troszeczkę jest nieoryginalna. Zmienione są również w niej na nieoryginalne klucze, więc jako taka, jako wartości kolekcjonerskie, albo jak, jeśli chodzi o to, to jakoś specjalnie nie ma. Jest tutaj gryf z trzech kawałków plonu i ma, nie, i klonowa jest podstrunnica tutaj, no, naklejana na to. Główka jest klasyczny Telecaster, układ 6666. Mostek jest tak zwana popielniczka, czyli z tymi takimi, z tymi tutaj, o, widzicie, że jest to takie obramowanko. Pickup, z tego co wiem, też nie jest w niej oryginalny, a mензурkę sobie ustawiamy klasycznie trzema siedełkami i troszeczkę są oczywiście już tutaj cały układ elektroniczny trzeszczy i nie jest w najlepszej formie. Jak widzicie, gitara jest przepiękna, ja uwielbiam takie gitary, jest prześliczna, to nie jest żaden relik, ona po prostu tak się nie jest sztucznie relikowana jak na przykład mój Gibson, albo jak gitary vintage serii relik, czy tam na przykład Fendery reliki i tak dalej, i tak dalej. Znaczy Icon, Vintage Icon, to jak widzicie, ta gitara jest tak po prostu przez życie jest doświadczona. Moim zdaniem jest przez to przepiękna, jest rewelacyjna. Zamówił sobie kolega Adam, gdzieś tam ją wypatrzył na Gumtree i sobie ją zamówił. Zapłacił za nią naprawdę bardzo, bardzo niewiele pieniędzy w stosunku za to, jakie otrzymujemy brzmienie. Jest to rewelacyjnie zrobiony instrument, który przez 40 lat tylko nabrał tego, że gra lepiej i tylko i wyłącznie nabrał wartości brzmieniowej i po prostu nic się z nim nie stało, poza tym, że jest no taki, no jak widzicie, no trochę tam oczywiście już jak wyszlifowane progi, no cały ten lakier poschodził i nie jest to oczywiście gitara w jakiś sposób wyglądająca jak nowa, ale ludzie za takie gitary też płacą kupę siana. Słuchajcie, jest to rewelacyjny instrument, ja go sobie najchętniej zostawił i w ogóle go nie sprzedawał. Jak wiecie, mam takiego Ibaneza z 77 swego Les Paula. Jak wiecie, dobry Japończyk nie jest generalnie zły, jak wiecie. Jest rewelacyjna, tą gitarę się po prostu bierze do ręki i się na niej natychmiast chce się na niej grać. Od razu chce się po prostu na niej grać i jest naprawdę rewelacyjny soundzik. Oczywiście no, specjalny metalu na niej nie pogramy. Raczej jest to gitara bluesowo, jazzowo, rockowa i w ogóle do takich tego typu klimatów. Ale jak mówię, znakomicie leży w ręce. Oczywiście gryf jest taki fenderowski, trochę C-kształtny, ukształtny taki. No nie jest to sportowy gryf, ale ja nie mam też, ze względu na to, że jest trochę węższy niż w normalnych gitarach, bo Telecaster ma gryf troszeczkę węższy. Gra się rewelacyjnie. O ile, słuchajcie, nie umiem zupełnie grać na swoim Telecasterze. Jak wiecie, jest filmik o nim i mówię, że w ogóle na nim grać nie umiem, to ten po prostu od razu wychodzą na nim zajebiste dźwięki. Te zajebiste dźwięki oczywiście są nagrane przeze mnie, więc nie są takie zajebiste, no ale słuchajcie, możecie sobie porównać to z innymi gitarami i posłuchać. Nagrywam szurem przystawionym do paczki i nagrywam tym mikrofonem, który jest w kamerce. Pierwszy filmik będzie kamerkowy, więc dzisiaj tak, a potem będzie część szurowska, więc zapraszam teraz na kamerkowy. Thank you.
Dire Straits trochę jakieś nasowe. Nie wiem, czy tam nie jest coś zrobione takiego, że elektronika jest skopana, bo nie grzebałem w tej gitarze. Kupiłem ją, znaczy pojechałem po nią w niedzielę dla tego człowieka, o którym powiedziałem. I no dzisiaj sobie ją mam okazję ograć, więc... Ale było to napisane oczywiście w tym opisie, że ta gitara może mieć niesprawną elektronikę, ale gra, no takim trochę nosowym tym brzmieniem gra. Muzykę rockową kojarzy mi się ta gitara Queens of the Stone Age, Foo Fighters, stonerowskie klimaty takie trochę też, mimo że jest w Drop D i w Standard, to tak gra takim... Na niej się samemu gra w ogóle, jest masakrycznie zajebista. Bye.
I witam w części testu, gdzie nagrany jest Close Miking by Motherfucking Shure SM57. Yo, motherfuckers! Przetwornik to brzmi tak trochę, jakby był, nie wiem, odwrócony w fazie, czy jak? Cholera wie, no. We'll be right back.
Beatlesom ta gitara też by się mogła generalnie spodobać. Słuchajcie, mimo tych swoich wad tutaj elektronicznych, zajebiście się ją trzyma w ręku, zajebiście się ją czuje i zajebiście się po prostu od razu chce grać takie... Próbuję tutaj grać różne pierdoły, ale mi nie wychodzi, ale najlepiej wychodzą na niej bluesy po prostu i pentatonika. Ale ma tak zajebiste, oldschoolowe te brzmienie, jest tak zajebiście zrobiona na taki stary vibe i naprawdę czuję się, jakby się człowiek przyniósł w lata 70. Rok 75. 1975. Reasumując temat tego wiosła, jest to rewelacyjny instrument, na którym chce się zajebiście grać. Najlepiej wychodzą na nim bluesy, grunge, rocki, brzmienia a la fuzowe. Ten pick-up po prostu ma tak fajnie, zajebiście dużo mułu i tak zajebiście fajnie tutaj zmienia w ogóle się charakterystyka. Tutaj jest taki twangowy rzeczywiście bardzo dźwięk. Tutaj jest taki naprawdę mulisty, jazzowy, ale też do fajnego wykorzystania właśnie w takich brzmieniach fuzowych lub a la fuzowych. Ja fuza nie użyłem, ale dużo mi fuzów się tutaj nasunęło. Jest przewygodny, mówię, jak powiedziałem, bierze się go po prostu w rękę i od razu chce się na nim grać, nie chce się go w ogóle odkładać. Jest po prostu rewelacyjnie zrobiony. No jest taki oldschoolowo wykończony, jak to mówiłem na początku, ale mnie się to zajebiście podoba. Rewelacyjnie gra, naprawdę bardzo bym chętnie sobie go zostawił. Właściciel tego wiosła naprawdę będzie na pewno zadowolony. Proszę bardzo, 75. Proszę Państwa, tutaj rocznik jest tego instrumentu, więc to jest... Taka sprawa, jest to rewelacyjny instrument i polecam Wam, mimo tego, że możecie nawet czasem kupić właśnie takie instrumenty, takie poobijane, to warto na nie zwrócić uwagę, bo to najważniejsze jest to, żeby to wszystko po prostu tutaj się ładnie układało. Elektronikę to tak jak w tym przypadku można sobie zmienić i na pewno polecam tutaj pogrzebać trochę, powymieniać potencjometry akurat w tej gitarze, przykręcić tą płytkę, sprawdzić, czy to wszystko jest dobrze polutowane i ta gitara jeszcze wtedy nabierze jeszcze większej mocy. No jest to jeden z tych instrumentów takich po prostu najfajniejszych, jakie trzymałem w ręku, nie będę ukrywał. Zajebiście mi się ten Telecaster podoba, jak nie jestem maniakiem Telecasterów, to naprawdę ten jest konkretny, więc można polecić takie gitarki Antoria. Słuchajcie, wśród gitar japońskich jest wiele chłamu, są Columbusy, które są chujowe, są jakieś tam gitary typu firmy Kai, które też są dosyć słabe, Satellite, to jest to samo też słabizna, no i zapraszam wszystkich, którzy lubią takie gitary, takie trochę starsze i trochę takie właśnie bardziej prawdziwsze, to zapraszam na Facebooku, jest taka stronka moja również, którą prowadzę od jakiegoś tam czasu, która się nazywa Gitarowy Old School.
czyli gitarowy old school, i po prostu no tam można sobie powrzucać zdjęcia takich starych gitar i popodziwiać. Więc też na nią zapraszam. No i oglądajcie oczywiście wszystkie filmiki o gitarach. No, a właściciela Adama tutaj tej gitarki bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że dotarła w całości i że też jesteś tak samo o nią podjarany jak ja. Pozdro. Rano patrzę ci w oczy, twarz wypełniona, jeden kolejny dzień. Wieszę się krawatem, by nie zacząć przestać. Co za spotkanie poranne, ja, ty, szpryca w wannie. Nienawidzę cię, a jednak rozegnął. Jak się stargaj nie mnie. Jak nie być swoją prywatną bestią, nie usnie. Coś chyba ze mną jest. Więc proszę, nie usnie. Inaczej zbije lustro. Tak samo jak my jesteśmy uleczeni z tej samej gliny. Ustanowimy już niedługo.
Ja ci dam znak od progu, mój pokój. Moje miejsce, mój styl, moje życie i śmierć. Tylko ja i wyłącznie ja wiem, co jest pięć. Znasz siebie, najlepiej teraz pogódź się z prawdą. Lustro mnie kłamie, kiedy o pokój nie łatwo. On żyje, on czuje, on chroni, on uchyla drzwi. Tu zasnę, tu
szczęście mam talon na salon na blokach. Kurz opadł na czarne meble, zostawia tam ślady. Stoję w pokoju na krześle, linę wiążę do lampy. Jak małpy na lianę rzucam się na szanie, z piersią zasłaniam ścianę, bo to mój muru kawałek. Stare uczucia stałe, głód przedmiotów martwych. Pokój nie nastaje, więc żyję nie na żarty. Nie wybaczę wszystkim tym, którzy robią powietrze. Więc zetrze się z niebcem, który o nic w życiu nie dba. W obronie spokoju walka będzie trwać po wszechczas. To pewniak, że wszechświat czeka już długo na twoją świadomość, a nie na to, co mówią. Znamy się za krótko, byś czuł się u mnie gościem. Chowam klucz w spodnie, jesteś przechodniem.